Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moją wieczorną pielęgnację krok po kroku. Poprzednie moje filmy o pielęgnacji bardzo Wam się podobały, za co bardzo dziękuję. I postanowiłam nagrywać więcej, bo to jest moja pasja, to jest coś, co ja bardzo lubię. Coś, co sprawia mi przyjemność, a opowiadanie o pielęgnacji też sprawia mi przyjemność, także mam nadzieję, że Wy też będziecie zadowoleni. Wieczorną pielęgnację zaczniemy od tego, że zwiążemy włosy. Wykąpałam się. Nie miałam dzisiaj na twarzy makijażu. Przepraszam, więc pod prysznicem użyłam tylko Uchiaż Xemos. To jest taki krem, żel opracowany do skóry atopowej, podrażnionej, który ma konsystencję takiego właściwie kremu. Tutaj Wam zaprezentuję. I nie trzeba go jakoś spieniać, nie trzeba go pocierać, nakładamy na twarz i on nam się ładnie spłukuje. Wybaczcie, muszę teraz go zmyć z rąk oczywiście. Tak, więc bardzo fajny taki syntet właściwie, delikatny produkt myjący do twarzy. Jak widzicie, moja skóra jest teraz w bardzo dobrym stanie. Tutaj, gdzie miałam jakieś wypryski, właściwie pod palcami nic nie ma, ale zostały mi takie, to nie są przebarwienia, bo to jest złe nazewnictwo, bo przebarwienie to jest coś, co zostaje na stałe. No tutaj jeszcze po prostu widać takie zaczerwienienie, gdzie ta skóra się regeneruje, więc nad tymi obszarami będziemy tutaj pracować, ale pierwsza rzecz, którą robię, to będzie, wszystko mam teraz, nie wiem, we włosach, nie wiem, co tu się stało. Pierwsza rzecz, którą robię, to jest tonik kojący z La Roche-Posay do każdego typu skóry wrażliwej. Już wielokrotnie na filmach Wam pokazywałam, że ja tonik wylewam na dłoń, bo po pierwsze oszczędzamy środowisko i nie produkujemy śmieci dodatkowych w postaci płatków kosmetycznych, a po drugie to ten produkt nam się wchłonie w twarz, a nie w płatek. I ja tonik zawsze tak dociskam. Nie szoruję po tej buzi. Staram się nie trzeć, bo moja twarz jest na to wrażliwa. I będzie widać na filmie, jak od dotykania samego już staje się czerwona, tylko tak wklepuję. Druga rzecz to jest Repair Toner Black Snail. Ja już go mam bardzo długo, tu się nawet starły napisy z Holika Holika i to jest bardzo ciekawy produkt. To jest tonik, ale w żelu. Jeżeli zobaczycie, to jest taki płynna, żelowa konsystencja. Pięknie pachnie ze śluzem ślimaka. Moja skóra bardzo lubi ten składnik. On ma takie właściwości anti-aging, przeciwstarzeniowe. I też go ładnie wklepuję. I teraz ważna rzecz. Nie chcemy, żeby nam te toniki na twarzy wyschły, ale też nakładanie niektórych preparatów na takie, na taką mokrą twarz niekoniecznie jest dobre, bo mogą się one potem jakby źle rozsmarowywać. Więc ja nakładam krem pod oczy z Shiseido Benefiance, na pewno go dobrze znacie. Najlepszy krem pod oczy, jaki udało mi się znaleźć, ale tu nie będę się powtarzać, bo to już w wielu filmach mówiłam o tym. I użyję tego masażera Foreo do rozprowadzenia tego kremu na twarz, wokół oczu. I on jednocześnie masuje, a z drugiej strony też sprawia, że ten krem nam nie zostaje na dłoniach, tylko wchłania się w skórę. Ten masaż powinien trwać dużo dłużej, ale na potrzeby filmu ja zrobię po prostu taką wersję skróconą, żebyście tutaj nie patrzyli 2 minuty, jak sobie masuję oko, tylko spojrzę, czy mam wszystko rozprowadzone. Tak. Powiem Wam, że trzymaj się! O, bardzo lubię. Ten masaż wykonuję go 2 razy dziennie, rano i wieczorem.
i kiedy jest wykonany dokładnie tyle, ile tak długo jak trzeba, to nie ma problemu, nie ma potrzeby wklepywania. Ja tutaj sobie po prostu wklepię, tak żeby to faktycznie było na żywo, ale żeby Was nie zanudzić. Moi drodzy, dobrze. Więc mamy jeszcze delikatną twarz, nie pozwalamy, żeby wyschła. I użyję tego serum z witaminą C, Lick CC. To jest serum light z 15% witaminą C w pipetce. I ono pięknie nam skórę rozjaśnia. Natomiast mówiłam Wam, że nie do końca jestem zadowolona z tego produktu, gdyż on mnie troszeczkę drażni przy nakładaniu. Na pewno też ze względu na niskie pH, ale jakby daje fajny efekt, ale moja skóra jest chyba zbyt wrażliwa na to, mimo że to jest taki produkt light. No i tak jak już wspominałam, przy pielęgnacji porannej wszystko to, co nakładam w twarz, normalnie nakładam też na dekolt, łącznie tutaj, no tak jakby do biustu. No ale przy Was nie będę się tutaj obnażać. I słuchajcie, cały czas myję ręce, bo ja po prostu nie lubię mieć produktów na dłoniach. I słuchajcie, wieczór to jest moment, kiedy ta pielęgnacja musi być taka dokładna, wielowarstwowa, wieloetapowa, bo noc to jest moment, kiedy nasza skóra się regeneruje, kiedy odpoczywa, kiedy korzysta ze wszystkich bogatych czynników, czyli na dzień krem, którego używamy, to jest taka ochrona przeciwsłoneczna, ochrona przed wysuszeniem i właściwie tyle. Natomiast clue całej pielęgnacji to jest wieczór, bo wieczorem dostarczamy skórze wszystkich i nawilżenia, i wszystkich tych składników odżywczych, przeciwstarzeniowych. Ta skóra ma czas, żeby to wchłonąć, nie ma makijażu, nie jest narażona na słońce, na zanieczyszczenia, również na stres, chociaż też to różnie może być, ale z założenia powinniśmy spać i być zrelaksowani i wtedy ta skóra w trakcie tego odpoczynku zrelaksowana, niezagrożona niczym, czerpie wszystko to, jakby czerpie z tego, co na nią nałożyliśmy, dlatego to jest moment, kiedy nakładamy tej pielęgnacji więcej, jest ona bogatsza. I tutaj kolejna rzecz, której użyję, to będzie Estée Lauder Advanced Night Repair, ale takie intensywne kapsułki. To jest po prostu bogatsza wersja tego serum w buteleczce. Tylko Wam wyławiam. Tylko to ma formę takich rybolków. O. I urywamy ogon. I mamy taką higieniczną, jednorazową dawkę produktu. To jest dosyć takie tłuste, ma formę takiego olejku, natomiast nie jest to nic takiego, co... Ja nie lubię, wiecie, co takich oleistych konsystencji, bo zazwyczaj to mi się nie wchłania. Mam brudną poduszkę i ta twarz jest taka tłusta i włosy mam tłuste. Natomiast to, mimo że ma konsystencję takiego olejku i wygląda jak olejki, wygląda teraz tak mega tłusto na twarzy, to potem jednak ładnie się w tą twarz wchłania w miarę szybko i nie pozostawia takiego niekomfortowego uczucia na twarzy. A ma piękne działanie takie i nawilżające, i liftingujące. I w ogóle bardzo ładnie skóra po tym wygląda. Bardzo lubię ten produkt. A ponieważ jestem aktualnie po kwasach, ta witamina C też sprawia, że moja skóra wygląda bardzo ładnie, ale jest taka lekko ściągnięta. Nie powiedziałabym przesuszona, ale ściągnięta. Patrzcie, ale właśnie będę mieć ręce za chwilę, tak robię. Po prostu nie lubię mieć produktów na dłoni. To potrzebuje takiego mocnego nawilżenia i to nawilżenie przyjdzie od La Mer. To jest krem de La Mer, ten kultowy. To jest jakieś po prostu limitowane pudełeczko, ale krem jest dokładnie taki jak wszystkie te w białych opakowaniach.
I gdzie mamy jakąś szpatułkę? Mam zawsze kilka tutaj czystych szpatułek, żeby nie grzebać. I nabieramy trochę kremu. Nie przepadam za tego typu opakowaniami. I wolę takie z pompką, ale trudno. Tak samo te sera z witaminą C też uważam, że lepiej by było, gdyby były z dozownikiem, takim naciskanym aplikatorem. O, i właśnie na przykład ten krem de la Mer, on jest tak bogaty w swojej konsystencji, że jak widzicie, on potrzebuje trochę takiego rozpracowania na twarzy, bo jest naprawdę taki konkretny i to czuć, że ta konsystencja jest taka na maksa bogata i nawilżająca i ma dużo dobrego dla naszej skóry. Dzisiaj powiedzmy tak do kołnierzyka minimalnie tutaj nałożymy te produkty. Jeszcze tu mamy trochę kremu. Pamiętajcie, żeby nie zapomnieć o szyi, o dekolcie. O, jeżeli chodzi o moją pielęgnację wieczorną, dzisiejszą, to ona będzie wyglądała w ten sposób. Natomiast ja Wam zawsze powtarzam, że ja pielęgnację dostosowuję jakby na bieżąco do potrzeb mojej skóry. Raz potrzebuję działania nawilżającego, raz jakiegoś działania, nie wiem, przeciwtrądzikowego, rozjaśniającego. Nasza skóra też się zmienia w trakcie cyklu miesięcznego i też ma inne potrzeby i też może czasami się czuć ściągnięta, innym razem może się przedłuszczać. Inaczej skóra się zachowuje latem, inaczej zimą, jesienią i wiosną, także pamiętajcie, że to nie jest tak, że to jest jedna pielęgnacja i ja ją powtarzam codziennie. Ja pielęgnację zmieniam i dostosowuję za każdym razem do tego, czego aktualnie moja skóra potrzebuje, ale właśnie ta bogata pielęgnacja to takie clue i najwięcej tych produktów to jest właśnie wieczór. Dlatego zawsze teraz widzę, że 12 minut tutaj z Wami jestem, ale zazwyczaj dużo więcej czasu na to poświęcam, natomiast nie chcę po prostu zanudzać, jak stoję i wiecie, się miziam po twarzy. Natomiast faktycznie warto o tą skórę zadbać i jej trochę czasu poświęcić. Dobra, kochani, mam nadzieję, że Wam się podobał taki film, taka pielęgnacja na żywo. Wszystkie produkty będziecie mieć w opisie na dole, także ja już uciekam. Dzięki za oglądanie. Zostawcie proszę kciuka w górę, jeżeli możecie. Będzie mi bardzo miło w dzisiejszych czasach, kiedy YouTube tak średnio te filmy wyświetla i jeżeli możecie to dla mnie zrobić, to będzie fajnie. Jeżeli zostawicie kciuka w górę albo zostawicie komentarz pod filmem, to będzie naprawdę mi bardzo miło. Także kochani, ja już uciekam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, po buziaki.